przypominam, ja też byłam wśród tych ekspertów, skoro mamy mówić o Zachodzie wobec Ukrainy, którzy byli przekonani i mówili o tym otwarcie, było nas całkiem spore grono, że Putin jednak nie posunie się do aż takiej agresji. Przypomnę, że to było dosyć powszechne zdanie i się wszyscy myliliśmy, więc zdrowie jest, zawsze sądzi, że się nie wie wszystkiego. Myślę, że to jest zdrowsze podejście. Myślę, że wynik wyborów we Francji to, że cały czas pani Le Pen ląduje jednak w tym ostatniej rundzie, w drugiej rundzie wyborów prezydenckich, pokazuje, że i każdym razem ma lepszy wynik, że to się rozjeżdża, rozjeżdżają się elity już coraz bardziej ze społeczeństwem. I to może oczywiście skutkować tym, że w końcu w jakichś wyborach wygra Le Pen albo ktoś jej podobny, do niej podobny. I raczej tendencja idzie w tym kierunku. Nie sądzę, żeby Emmanuel Macron potrafił rozwiązać te problemy, które Francja ma z różnych przyczyn, ale to jest temat rzeka. Jeśli chodzi o przyjście polską opozycję, no to to, czy ona będzie mogła stawiać na Niemcy i czy będzie to jakiś kierunek polityki zagranicznej, który można nazywać płynięcie głównym nurtem, doczepienie się do Berlina jako głównym zarządzającym Mitteleuropa, czy to się uda, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak się Niemcom dalej powiedzie, a to jest w tej chwili duża niewiadoma. To nie jest nigdy tak, że wszystko jest, nie wiem, ryte w kamieniu i się nie zmienia i zasadniczo w tej chwili w Niemczech mamy taki moment przełomowy, gdzie jeszcze nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie. Więc od tego będzie też zależało, na ile to będzie jakiś kierunek, którym będzie można w ogóle podążać. To jest pierwsza rzecz. Więc tutaj nie byłabym taka przekonana, że rzeczywiście myślę, że opozycja nasza przede wszystkim nie ma żadnego pomysłu na politykę zagraniczną, oprócz entuzjastycznego powtarzania więcej Europy. Nie widzę żadnego spójnego programu, jakiejś idei, która się z tego wyłania. I jeżeli się w Niemczech też żadna idea nie wyłoni, a nic na to na razie nie wskazuje, bo to, co jest zapisane w tej umowie koalicyjnej po części albo straciło ważność w tej chwili, albo jest trudne do zrealizowania. Ja też nie uważam, że na przykład Emmanuel Macron i Olaf Scholz są zgodni co do tego, choćby rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Bałkany Zachodnie są klientem Niemiec i to już od dawna. I Niemcom bardzo zależy na tym, żeby one zostały przyjęte do Unii Europejskiej. Ze względu na oczywiście kolejną strefę wpływów, które zyskają w ten sposób. I tutaj Olaf Scholz jasno powiedział, że nie zgadza się z Macronem, żeby ta perspektywa przyjęcia tych krajów Bałkanów Zachodnich była tak odległa, one powinny zostać przyjęte. Nie zgodził się z nim także, jeśli chodzi o perspektywę członkostwa Ukrainy w Unii, którą Macron wyznaczył na jakąś bardzo odległą datę, a Scholz powiedział, że powinno to nastąpić szybciej, co ja nie jestem pewna wcale, że tutaj panuje taka zgoda. Francja jest przeciwna rozszerzeniu Unii Europejskiej, uważa, że na tym straciła już na poprzednim rozszerzeniu, czyli na rozszerzeniu na nas między innymi, a straciła bardzo na tym, bowiem Niemcy rzeczywiście zyskały ekskluzywną strefę wpływów, wzmocniły się gospodarczo, Francja osłabła gospodarczo i politycznie. Tak samo do tego doszedł oczywiście wcześniej euro i dzisiaj oczywiście Macron próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby, jak on to nazwał, wyrównać troszeczkę grę. Przypomnę, że za czasów pani kanclerz Merkel, kiedy Niemcy były bardzo silne, mu to bardzo słabo szło. Ten motor francusko-niemiecki nie działa, on nie działa już od lat, ponieważ panuje duża asymetria między Niemcami a Francją. Niemcy coraz silniejsze, Francja słabnie gospodarczo-politycznie. W związku z tym Francja z roli partnera znalazła się w roli petenta. I jeśli mówimy więc o tandemie, tandem może tylko funkcjonować, jeżeli oba uczestniczące w nim państwa są mniej więcej na tym samym poziomie.
I tak nie jest. I pan prezydent Macron znalazł się więc w roli rzeczywiście petenta i w tej swojej pierwszej kadencji wygłosił przemowę na Sorbonie, proponował różne rzeczy, a pani kanclerz mówiła nie, albo nie mówiła w ogóle nic. Zresztą mieli umowę, taki gentleman's agreement, że jeśli prezydent Macron przeprowadzi jakieś bolesne reformy wewnętrzne we Francji, reformy liberalne, bardzo kosztowne, każda reforma Francji jest bardzo kosztowna politycznie, to te jego pomysły zostaną co najmniej po części zrealizowane. Tak się nie stało, czyli krótko mówiąc Niemcy złamały swoje zobowiązanie. Więc tutaj i tu teraz w tej chwili, kiedy jest wojna na Ukrainie, prezydent Macron ewidentnie uznał, że jest, Niemcy są osłabione, Niemcy w jakiś sposób stały obnażone, straciły wizerunkowo, ich przywództwo, można powiedzieć, legło w gruzach, że to jest dobry moment, żeby wyskoczyć z kolejną inicjatywą, wykorzystując relatywną słabość momentalną Niemiec. No i znowu, tak, na kanwie tej nieszczęsnej konferencji o przyszłości Europy, która zresztą, trzeba wyraźnie powiedzieć, była od początku kartowana, to znaczy wyszło z niej to, co miało z niej wyjść, czyli wynik był taki, jaki miał być, czy jest taki, jaki miał być. Czyli te dyskusje niby obywateli były zorganizowane w taki sposób, żeby tam byli zawsze eksperci, którzy to moderowali, eksperci starannie dobrani, którzy moderowali te pomysły, idee wpływające od obywateli, te rundy dyskusyjne, w których momentami brało udział tysiące osób, no i to było filtrowane. I tak naprawdę jest to przeprowadzone dosyć nieprzejrzyście, w związku z tym na końcu mamy jakby główny postulat, potrzebę europejskich obywateli, to jest pogłębienie integracji unijnej i rewizja traktatów. Jeśli spojrzymy na 500 milionów obywateli mniej więcej w Unii Europejskiej, ja nie sądzę, żeby to była główna bolączka tychże obywateli, że nie wiem, po nocach nie mogą spać, ponieważ nie ma rewizji traktatów, albo ponieważ sposób głosowania w Radzie Europejskiej jest prawo weta, jest jednomyślność i to jest właśnie największy ból przeciętnego europejskiego obywatela. No nie. Natomiast z tej konferencji wynik się wyłonił, bo taki miał się wyłonić. To jest próba legitymizacji za pomocą obywateli europejskich, z których, nie wiem, może 5% mniej, na jakiś znikomy udział był, patrząc na liczbę ludności, próba legitymizacji federalistycznych dążeń europejskich elit, po prostu. I żeby było trudniej to kontestować, to może nie będzie można właśnie jako argument wysunąć, że proszę, dokonaliśmy, przepytaliśmy obywateli i oni tego chcą. Tego chcą, co my chcemy. To jest jakiś niesłychany zbieg okoliczności. Więc to jest coś takiego. No i Emmanuel Macron uznał, że to jest właśnie dobry moment osłabienia Niemiec, żeby wyjść z kolejną inicjatywą pogłębienia integracji. Tyle, że mamy w tej chwili wojnę na Ukrainie. I ta wojna na Ukrainie powoduje, że wszyscy A mają inne zmartwienia, a B, no zarówno Francja, jak i Niemcy no, nie wykazały się jakąś szczególną inicjatywą, nie wykazały się jakimiś właściwościami przywódczymi. I raczej im się ta próba na tej kanwie odzyskania tego przywództwa, bo to ostatecznie jest właśnie tym, im się raczej nie uda. Natomiast oczywiście został zasiany jakiś ferment, była odpowiedź pani Ursuli von der Leyen i to będzie się teraz kręciło tak przez jakiś czas. Natomiast wracając do kwestii samej wojny na Ukrainie, no to może zacznę od tego, że ostatnio miałam takie spotkanie towarzyskie. Jestem w zarządzie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tam z niemieckiej strony jest pani Klara Gajwic. Pani Klara Gajwic jest politykiem SPD. O mało nie została przewodniczącą w wyborach wewnątrzpartyjnych. Przegrała tam niewielką ilością głosów i otrzymała nominację na ministra budownictwa. W związku z tym musiała opuścić nasz zarząd, ponieważ nie może być, to jest konflikt interesów, może być minister w zarządzie tak Polsko-Niemieckiej Fundacji. No więc przyjechała tutaj do Warszawy się z nami wszystkimi pożegnać i się spotkaliśmy i miała ze sobą pana z MSZ-u,
który bardzo chciał ze mną rozmawiać, bardzo chciał nawiązać przyjazne relacje i opowiadał mi, jak to teraz wspólnie Polska i Niemcy będą rozwiązywali wszystkie kryzysy w Europie. Ja się miło, uprzejmie uśmiechałam, zawsze tak robię. I oczywiście nic a nic tak łatwo mnie nie kupi, to jest jasne. Natomiast no, bardzo się starał, mówi, że to wspaniale, że Polska będzie mogła ropę, prawda, dostarczać, to jest cudownie, on tu widzi na horyzoncie niesłychane perspektywy. No i oczywiście to pytanie musiało paść, bo pani Klara była, siedziała sobie, jadła, prawda, bo tu był piątek, placki ziemniaczane i w końcu to pytanie padło, dlaczego ten Olaf Scholz jest taki, jaki jest? No, ktoś w końcu z towarzystwa zapytał. Pani Klara się bardzo głęboko zadumała i powiedziała, ale co z nim jest nie tak? Ja tego zupełnie nie rozumiem. Przecież on jest politykiem rozsądnym. On siedzi i myśli, co by zrobić, żeby było dobrze. Dosłownie tak powiedziała, co by zrobić, żeby było dobrze. I nie można być jak słoniem, tutaj cytuję, jak słoń w składzie porcelany i wszystkie naczynia rozbijać. Bo przecież my Niemcy mamy szczególną odpowiedzialność. My musimy być szczególnie ostrożni, szczególnie rozsądni. Bo znowu będzie, że coś zrobiliśmy nie tak. I on tak siedzi i myśli, jak by to zrobić, żeby było dobrze. I nie było to jakieś bardzo głębokie, ale to tak wygląda z niemieckiej perspektywy. Może, żeby państwu to przedstawić troszeczkę. Ja to słyszę często od Niemców. Rzeczywiście ta wojna ich zaskoczyła, bardzo mocno i w zasadzie obaliła ich dotychczasową politykę kilkudziesięciu lat, która po pierwsze była zbudowana na przeświadczeniu, że Niemcy razem z Rosją są faktorem, elementem stabilizującym w Europie. Tak? Że ta relacja niemiecko-rosyjska stabilizuje ład europejski. To oni byli głęboko o tym przekonani. W związku z tym ona musi być zawsze podtrzymana, bez względu na okoliczności. Zawsze musi być. Po drugie, była to polityka oczywiście nastawiona na... Bo powiedzmy to sobie szczerze, trochę była relacja jak między dealerem a narkomanem. Nie wiadomo, kto był bardziej od kogo zależny. Natomiast z punktu widzenia niemieckiego to wyglądało troszeczkę tak. To przeczytałam w niemieckiej gazecie Der Tagesspiegel, czy może Frankfurter Rundschau, już nie pamiętam. A był tam taki tekst, dzień po wybuchu wojny, w tym tekście autor pisał, oburzony, że przecież było tak dobrze. Rosyjski gaz płynął do Niemiec, za co Niemcy płacili twarde euro. Za te twarde euro Rosjanie kupowali niemieckie samochody, niemieckie pralki, niemieckie traktory. Było cudownie. Dlaczego ten Władimir Putin to zepsuł? Było dobrze, funkcjonowało. Wszyscy na tym korzystali, znaczy wszyscy, to znaczy Niemcy i Rosja, z punktu widzenia niemieckiego. I przede wszystkim to budowało pozycję Niemiec w Europie. Dlaczego budowało pozycję Niemiec w Europie? Ponieważ Niemcy są krajem perspektywie globalnym niedużym, ale mają ambicje bycia globalnym graczem. Chcą grać w lidze najwyższej i potrzebują lewarów, żeby to do tego, żeby to zrealizować. Także po to, żeby móc się uniezależnić od Stanów Zjednoczonych na tyle, żeby móc prowadzić samodzielną politykę. W czym im oczywiście też pomagają w pewnym sensie, że Amerykanie im to zarzucają, obecność tych baz, które mają amerykańskie. Ale prowadzenie polityki niezależnej, bycia partnerem dla Chin, bycia brokerem, bycia pośrednikiem, tak? To jest polityka neobismarkowska. Pani kanclerz to chyba nawet tak nazwała, polityka neobismarkowska. A Bismarck uważał, że Niemcy będą silne tylko wtedy, jeśli będą miały lepsze relacje z mocarstwami niż one ze sobą. Czyli będą zawsze pośredniczyły, one będą zawsze, przez nie trzeba będzie pójść. Czyli Amerykanie, jak chcieli mieć spokój na wschodzie, to powierzyli Niemcom to zadanie. Być brokerem. I to pozwalało Niemcom się wznieść na wyższy poziom, poza ich realny rozmiar, tak, potencjał i tak dalej.
Niemcy są silne gospodarczo, są żadne militarnie, nie mają żadnej twardej siły. I to było realizowane za pomocą Rosji. Rosja była lewarem. Niemcy traktowali Rosję instrumentalnie, tak jak ona także traktowała Niemcy. Przy czym Niemcy były przekonane, że ich soft power, ich atrakcyjność jest na tyle duża, że z każdym tym samochodem, który oni do tej Rosji wysyły, każdym Volkswagenem, będzie szła dywidenda pokoju, będzie szła iskierka demokracji. No, zmiana przez handel, pewnie państwo już to wszystko słyszeliście, te pojęcie. Zmiany przez handel, zmiany przez zbliżenie. Tak? Im bardziej się kogoś przyciąga, tym bardziej on się zmieni pod naszym wpływem. Przy czym Rosja się okazała akurat na to bardzo odporna. Tak? Pan prezydent Steinmeier, jeszcze jak był ministrem spraw zagranicznych, mówił o tym, że te demokratyczne zmiany w Rosji nastaną, mimo że już było jasne, Putin rządził bardzo długo, że to nie ma się nijak do rzeczywistości. Więc to była doktryna, która oczywiście wywodziła się z tradycji Ostpolitik lat 70., tak, 60., Willy Brandt, Helmut Schmidt, tak, 80., która w przekonaniu Niemców w jakiś sposób doprowadziła do zjednoczenia Niemiec, tak, dała im to zjednoczenie. I w związku z tym gdzieś pokutowało nadal to przekonanie, że ta polityka jest, musi być skuteczna. Także w warunkach już po zimnej wojnie. Zimna wojna się zakończyła, już nie mieliśmy dwóch głównych bloków. Więc to jest coś, co jednak w umyśle tych elit politycznych bardzo mocno było zakorzenione, wbrew rzeczywistości. Więc Niemcy po prostu lewarowały się tą Rosją i ta polityka, że przyjmowała jest naprawdę absurdalne momentami, absurdalny kształt, chociażby ja byłam osobiście przerażona, ale to było jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, to był taki wywiad w tygodniku Der Spiegel, gdzie pan Christoph Heusgen, który teraz jest dezygnowanym nowym szefem Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, był doradcą Merkel do spraw dyplomacji przez wiele lat, który tam powiedział otwarcie dziennikarzowi, że no tak, to była polityka Russia first, Rosja zawsze na pierwszym miejscu. Pani kanclerz, podejmując jakiekolwiek decyzje, zawsze się zastanawiała, jak do tego by się ustosunkowała Rosja, czy to Rosji nie zaszkodzi i tak dalej. Żeby wiedział wprost. I kiedy się pojawiła ta umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą, tak, 2014 rok i tak dalej, to pani kanclerz bardzo się postarała o to, powiedział pan Heusgen, żeby Ukraina nie otrzymała z żadnej perspektywy członkostwa, ani w NATO, ani w Unii. Ponieważ Rosja nie byłaby z tego powodu zadowolona. Więc to była polityka prowadzona celowo. To nie jest tak, że ta polityka Niemcom wyszła niechcący, bo są głupi albo naiwni. Bardzo mnie rozbawiło, kiedy ta wojna wybuchła, ta agresja rosyjska się rozpoczęła i niemieccy politycy zaczęli się kajać. Ale ja byłem naiwny, ja byłem głupi, haha, no to już idioci z nas, no to nie do mnie pojęte. No... I wszyscy w to uwierzyli, że to był wynik jakiejś, nie wiem, głupoty, jakiejś pomyłki, że oni po prostu nie rozumieją tej Rosji. Oczywiście oni jej nie rozumieją, ale nie rozumieją jej na innej płaszczyźnie. Natomiast jeśli chodzi o politykę prowadzoną wobec Rosji, była całkowicie celowa. I tłumaczenie się, że było się naiwnym, jest żałosne w wydaniu tych polityków. Jeżeli ktoś jest kanclerzem, no to minimum, co można od niego oczekiwać, jest, że jest w stanie przewidzieć chociażby częściowo skutki swoich decyzji politycznych. W związku z tym, po całym tym kajaniu się oczywiście nastąpił, no pan kanclerz Scholz wystąpił, powiedział, że teraz Niemcy będą prowadziły inną politykę. Prowadziły inną politykę, że będzie epokowa zmiana, że wydadzą tyle na Bundeswehr, ile powinni wydawać już od lat, ponieważ mają te 2%, które muszą spełnić, tak, budżetu obronnego, PKB. W ramach NATO, jak to powiedział Friedman, w pojęciu sojusz militarny czy sojusz wojskowy, słowo wojskowy, to jest coś, czego Niemcy nie zauważyli. Jest to słowo wojskowy, sojusz wojskowy. Zakłada, że jest wojsko. Więc Niemcy są teraz gotowi wydać 100 miliardy na Bundeswehry. Moim zdaniem, no cóż,
te pieniądze, które dotychczas wydawali, były całkiem wystarczające, były po prostu źle wydawane. Jeśli te 100 miliardów będzie źle wydawanych, to wynik będzie taki sam jak dotychczas. A na głębokie reformy się na razie w Bundeswehrze nie zapowiada. Nic z tego nie będzie, moim skromnym zdaniem. A tak, to oni to wydadzą tak samo źle i nie wiem, kupili wtedy filmy szkoleniowe LGBT i trans, coś tam dla żołnierzy. Jak był kryzys uchodźczy, wypędzili tych żołnierzy z koszar, wsadzili tam uchodźców, żołnierze siedzieli w lesie, w namiocie i wizytowała ich tam pani von der Leyen, przynosząc ciasto. Tak wygląda Bundeswehr, obawiam się, że za 100 miliardów będzie też tak wyglądać, tylko bardziej. Więc problem z Bundeswehrem jakby nie polega na tym, że nie ma, Niemcy są bardzo bogate, to nie chodzi o to, że nie ma pieniędzy na zbrojenia, tylko chodzi o to, że zbrojeniówka produkuje uzbrojenie, które nie działa. Wydaje się pieniądze na szkolenia LGBT, ale żołnierze nie mają skarpetek i tak dalej, tak dalej. Można by w nieskończoność. Bundeswehr to jest oddzielny temat. Fregaty, które toną, uboty, które też toną, tak. Oczywiście Niemcy eksportują bardzo dużo broni, tylko o dziwo w momencie, kiedy no, trzeba dostarczyć to do własnej Bundeswehry, jest tyle procedur. Po prostu Bundeswehra jest obciążona taką ilością administracyjnych, biurokratycznych procedur, że dostarczenie broni trwa 10 lat. Bo trzeba przejść przez miliard etap, a eksport nie jest obciążony tą biurokracją i można dowolnie eksportować. Nie, no przemysł zbrojeniowy Niemcy mają bardzo dobry, natomiast procedury administracyjne powodują, biurokratyczne, że zwyczajnie dostarczenie tej broni do Bundeswehry trwa bardzo długo. Eksport nie jest obłożony takimi przeszkodami biurokratycznymi. Więc była afera z fregatą, która pływała, a potem ją dozbroili, utonęła. I była afera także a propos eksportu, bo Litwa kupiła jak te transportery AM-400 od Bundeswehry i pani von der Leyen postanowiła osobiście ten transporter do Litwy dostarczyć. Wsiadła do niego, poleciała, on się zepsuł. Wylądowali gdzieś po drodze, dostała starego sowieckiego typu, jej pożyczyli samolot i doleciła na Litwę, ale transporter zostawiła po drodze. I Litwini powiedzieli, że jeszcze się zastanowią, czy i tak dalej. Tam było tyle tych, co roku wychodzi taki raport, jest taki specjalny pełnomocnik do spraw Bundeswehry, on co roku robi inspekcję, inspektor inspektuje, potem pisze raport, z którego wynika, że po prostu tragedia, katastrofa, gorzej być nie może. I co roku w tych raportach jest to samo. Więc i z każdym, co roku w tych raportach jest umieszczone, że Bundeswehr, cały ten system wymaga reformy. To nie chodzi o to, że pieniędzy jest za mało. Ale kanclerz Scholz nie powiedział, że będzie reforma Bundeswehr, powiedział, że po prostu dołoży 100 miliardów. Więc ja obawiam się, że jeśli się do czegoś, co nie działa, dołoży 100 miliardów, to nie będzie działało jeszcze bardziej. Więc te obawy polskie, że nagle powstanie wielka niemiecka, sprawna niemiecka armia, która nas napadnie, myślę, że nie trzeba się martwić. To jest ten. A no i druga rzecz, jeśli ta epokowa zmiana polityki. No jak to ze zmianami polityki często bywa? Są one bolesne i zderzają się z tak zwaną twardą rzeczywistością, tak? Która powoduje, że ten okręt skręca bardzo powoli, jeśli w ogóle. W Niemczech jest troszeczkę tak, że no, uzależnili się od rosyjskich surowców na tyle, że teraz nie mogą po prostu z dnia na dzień z nich rezygnować. To jest obiektywnie niemożliwe, rzeczywiście. Na Węgrzech na przykład, Węgry są całkowicie uzależnione też od rosyjskiego gazu, na Węgrzech to są domostwa. Ja byłam w czasie wyborów teraz na Węgrzech, byłam na wiecu pana premiera Orbana i rozmawiałam z politykami Fideszu, no i oni mi tłumaczyli, że wielka tragedia się stała, ponieważ tam chyba 70-80% gazu idzie na domostwa. To się grzeje się wyłącznie gazem na Węgrzech. Czyli Orban, gdyby ogłosił, że odcina ten gaz, no to by przegrał wybory. Ponieważ on doszedł do władzy między innymi obiecując niskie ceny energii. To obiektywnie dla niego było niemożliwe. A tu to by dotknęło akurat obywateli węgierskich. W Niemczech jest inaczej. W Niemczech na zdrowie zdecydowana większość tego gazu idzie do przemysłu. Gdzie przemysł? Niemiecki przemysł to jest potężna machina, która jest fundamentem niemieckiej siły w Europie i globalnie. Fundamentem.
Jeśli to padnie, to pozamiatane. Oni stoją eksportem, oni stoją tym, że klepią pierdyliard, przepraszam, tych wszystkich traktorów, samochodów i innych rzeczy i je wciskają każdemu, komu się da. Jak pamiętacie Państwo w czasie kryzysu euro, między innymi wciskani je Grecji, która brała na to, żeby je kupić kredyty w niemieckich bankach i tak dalej. To się kręci. Na tym Niemcy stoją. No. I przy czym przedstawiciele na przykład firmy Siemens siedzieli w tym czasie w Atenach, niemieckiej ambasadzie, tam siedzieli, był stały przedstawiciel także niemieckiej zbrojeniówki w tej ambasadzie w Grecji i groził Grekom, że jeśli nie wezmą, nie spełnią kontraktów zbrojeniowych i nie kupią tych ubotów, mimo że nie mają pieniędzy na wypłatę emerytur, to im Niemcy kurek dopiero zakręcą. I nie będzie żadnych pakietów pomocowych. Tak to się robi. Więc Niemcy stoją na tym przemyśle. I teraz pan minister Habeck, który jest przyzwoitym człowiekiem, dobrodusznym, jest zielony. Pojechał do fabryki, pan ten obrazek po prostu narysuje, pojechał do fabryki ThyssenKrupp, gdzie no, robi się stal i stanął, popatrzył na tych stalowców, prezesów, dyrektorów i powiedział tak, no jest wojna na Ukrainie, wiecie państwo, z tym gazem to trzeba będzie skończyć. No oni już takie miny, duże oczy. O tym powiedział i trzeba będzie robić ten stal na wiatrakach. Proszę sobie wyobrazić miny tych ludzi. Dobrze, że nie na rowerach napędzając dynamo. Wybuchła panika, absolutna panika. Przemysł zaczął natychmiast się do mediów zwrócić, że wybuchła panika. Przecież to będzie koniec. Jak to niech będzie gazu? Jedną rzeczą jest, że można zrezygnować z transformacji energetycznej, którą Niemcy nie wiadomo czemu, z powodów ideologicznych dalej pchają. Można ją opóźnić, można ją zmodyfikować. Tak? To nie jest problem. Problemem jest to, że przemysł nie może stanąć, a przemysł potrzebuje gazu, dużo gazu. I dywersyfikacja jest możliwa, ale ona potrwa latami, ona nie nastąpi dziś na jutro. Dlatego Niemcy nie powiedzą, a dobrze embargo, proszę bardzo, my popieramy embargo na gaz. Się po prostu nie stanie. Z przyczyn obiektywnych, z ich punktu widzenia byłaby to zła decyzja, tak, polityczna. Tak, proszę. A nie można by wrócić do elektrowni atomowych? Problem polega na tym, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale dowiedziałam się, śledząc bardzo uważnie tę dyskusję w Niemczech i słuchając ich ekspertów, że zostały im w zasadzie tylko dwie elektrownie, gdzie proces wyłączania jeszcze nie został rozpoczęty. Inne są już wygaszone albo proces został rozpoczęty i że jak się proces rozpoczyna, to nie można go zatrzymać ani cofnąć, tak oni twierdzili, bo jest to zbyt ryzykowne. W związku z tym na tych pozostałych dwóch elektrowniach nie zajadą zbyt daleko, a ponadto jest to obietnica, która jest w tej umowie koalicyjnej, jest to coś, z czym też Olaf Scholz szedł do wyborów, czego także chcą Zieloni. Jest w tej sprawie konsensus, że w Niemczech ma nie być energii atomowej. I pan minister Habeck powiedział jasno, że oni się będą tego konsensusu trzymać, bez względu na okoliczności. Więc zaczął jeździć do Kataru, zaczął jeździć gdzie tam się da, mówił o pływających tam terminalach LNG, o gazoportach, zbudowaniu tego typu, będą budować w Brunsbüttel w różnych miejscach, ale to potrwa. To nie powstaje z dnia na dzień. Więc to jest jakby pierwszy problem Niemiec, że oni rzeczywiście nie mogą z tego gazu zrezygnować. Ich zdaniem, przekazuję, jak oni, ja nie jestem ekspertem, to pan Jakub Wiech jest taki ekspert, to proszę jego zaprosić w tej kwestii, czy można, czy nie można. Był, no. Więc ja się na tym słabo znam. Natomiast faktem jest, że oni twierdzą, że nie mogą. Druga rzecz jest oczywiście taka, że, a to jest myślę najważniejsza rzecz, to jest przyczyna polityczna, czyli jeżeli mieliśmy jakąś strategię. W tym momencie mówimy o strategii długoterminowej, która była realizowana przez dekady. I dzięki tej relacji z Rosją Niemcy między innymi na tym opierały część swojej pozycji w Europie, część swojej potęgi. Jeżeli tracimy taką strategię, ona nam wypada, musimy ją czymś zastąpić.
i nie ma absolutnie żadnego pomysłu w Berlinie, czym zastąpić Rosję albo czym zastąpić dotychczasową strategię. Po prostu nie ma. Ta debata się toczyła bardzo niemrawo, od razu po wybuchu tej wojny na Ukrainie, a potem jakoś ustała. Jej już nie ma. Nie ma debaty. I na początku była dość dyskusja. No co, no jeśli nie Rosja, to co? I pojawiły się, no to Chiny. No i pojawił się argument, ale to jest równie ryzykowne. Równie ryzykowne. Z Chinami też to nie jest partner do końca obliczany. Ale Niemcy po prostu wybrały sobie rolę tego pośrednika, tego, jak to powiedziała pani kanclerz, uczciwego maklera. Szłapska gospodyni, uczciwy makler. Widzicie już państwo, w jakim kierunku to idzie. No. I jeśli nie uczciwy makler, to co? Co innego im pozostaje, na czym będą dalej mogli budować swoją pozycję? I oni po prostu nie wiedzą. I ponieważ nie wiedzą, w związku z tym nie są gotowi do tego, żeby ani dokonywać jakichś bardzo wyrazistych zwrotów, ani deklaracji. Po prostu są ostrożni, ponieważ nie wiedzą, w którym kierunku mają iść, mając zawsze w tyle głowy, że ta wojna może się skończyć w każdej chwili i trzeba sobie trzymać otwartą taką ewentualność, że z tą Rosją trzeba będzie się w jakiś tam sposób ułożyć jednak. No nie łudźmy się, my na przykład też żyjemy takim, nie wiem, myślę, marzy nam się, że ci Amerykanie rzucą tych Niemców w cholerę i wybiorą nas i my zastąpimy, już tak słyszałam takich ekspertów, zastąpimy te Niemcy w Europie, będzie super w tej relacji ze Stanami, a nie zastąpimy. No. Amerykanie tak samo nie zrezygnują z Niemców, jak Niemcy nie do końca mogą zrezygnować z Rosji. To jest jasne, Niemcy będą oczywiście... Ten partnership in leadership w tej chwili jest zerwany, ale Niemcy dalej pozostaną partnerem Stanów Zjednoczonych. Te bazy pozostaną w Niemczech. Nie dlatego, bo jest to w interesie Niemiec, tylko dlatego, bo jest to w interesie USA. I nie łudźmy się, nie marzmy o tym, że tutaj te Niemcy jakoś całkowicie znikną. Będziemy musieli się z nimi nadal liczyć w pewnym sensie. Natomiast dla nas otworzyło się chyba pewne okienko, gdzie możemy troszeczkę naszą pozycję jednak wzmocnić i powinniśmy to okienko oczywiście wykorzystać. Natomiast to nie oznacza bynajmniej, że Niemcy po prostu będą już teraz tak słabe, że w zasadzie my zajmiemy ich miejsce. Niemcy zawsze prowadziły politykę za pomocą książeczki czekowej, wobec państw trzeciego świata, ale nie tylko. I ustawiają się już jako pierwsi w kolejce, żeby odbudowywać Ukrainę. To będzie pierwsza rzecz. Niemcy mają więcej pieniędzy od nas. Tam ostatnio pan Dymitro Kuleba podkreślał, że dobrze by było, żeby jednak ten sojusz niemiecko-ukraiński odżył, żeby on trwał wieki wieków. Tak. Ta książeczka czekowa zostanie wyciągnięta, to jest jasne, Niemcy to mają i z tego będą korzystać. I tutaj my, no, musimy się z tym liczyć, że wejdziemy z nimi w konkurencję, także walczą jakieś wpływy na Ukrainę, jeśli będziemy chcieli ją podjąć. I Niemcy nie zrezygnują z tej swojej koncepcji, tak Mitteleuropa, tak łatwo. Tym bardziej, że no, nie mają za bardzo pomysłu, co innego zrobić. I oczywiście ten model obecny Unii Europejskiej, ta ich dominacja jest bardzo pomocna właśnie też, no ona podtrzymuje też ten ich eksport oczywiście i tę ich potęgę gospodarczą. Pan prezydent Macron, Bidula, zawsze do niego wracam. Bidula, nieszczęśnik, o jednej kampanii, drugiej kampanii obiecywał, że on to złamie, że ta Francja, prawda, stanie się silniejsza, że ta niemiecka dominacja tego, no i nic mu nie wychodzi. No. A liczyłam na niego, no. Ja jestem rozczarowana. I no nie wychodzi mu i to pokazuje, że jednak no, niemiecka dominacja wynika z tak wielu elementów. Jednym chociażby jest to, że Niemcy, Unia Europejska jest wzorowana na modelu niemieckim pod wieloma względami.
Unia Europejska, Niemcy są jednym z państw założycielskich. Niemcy mają ogromne wpływy w instytucjach europejskich, dlatego że Niemcy je tworzyli. Po prostu. Oni tworzyli regulacje, do których my musimy żyć. To jest modelowane, tak jak ten europejski Green Deal w dużej mierze jest modelowany na niemieckiej Energiewende. I to nie jest tak, że to, że oni się teraz, prawda, kompletny blamasz zaliczyli, że to już jest pozamiatane i tyle wystarczy, żeby oni już na zawsze, tak, no niestety to... Tak się nie stanie. Natomiast ja jestem bardzo ciekawa oczywiście, bo też nie wiem, jak to będzie. Myślę, że to nikt na razie nie wie, jak Niemcy wybrną z tego wszystkiego, bo oni oczywiście szukają sposobów, żeby wybrnąć. No i ostatecznie oczywiście jest to postać nieszczęsnego kanclerza Scholza, tego, który długo myśli, żeby było dobrze. To, no, bo mamy coś takiego teraz, oczywiście poszukiwanie winnych Niemczech. To jest temu winien, że ta linia wobec Rosji jaka była, jaka była. No i już paru winnych zostało zidentyfikowanych, wiadomo. Pierwsi podejrzani to kanclerz Schröder, Gerhard Schröder, pani Manuela Schwesig, premier Mecklenburgii Pomorza przed niego i kilka innych szemranych postaci, które się tam udzielały w różnych stowarzyszeniach polityki wschodniej i innych tego typu tworach, których jest mnóstwo, albo tam, nie wiem, Komisja Wschodnia Niemieckiego Przemysłu, to też jest taka fajna organizacja. I tam byli właśnie ci wszyscy przyjaciele Putina, którzy byli otwartymi lobbystami, lobowali za dobrymi relacjami z Rosją, jeździli do Moskwy, dostawali medale. Był tam także jeden niemiecki fabrykant, producent serów, który tworzył fabrykę, chciał koło Petersburga i potem doradzał Putinowi, nie wiem, czy w sprawie serów, czy czegoś innego i też dostał jakieś tam odznaczenie. Nie jeździli, brali pieniądze i tak dalej. Wszyscy o tym wiedzieli, chwalili się tym. Ale tam jest jeszcze oczywiście inny wymiar. To jest wszyscy ci, o których nie wiemy. Bo to, że Schröder brał pieniądze z Kremla, wiadomo. On się z tym nie krył. Mówi, biorę pieniądze z Kremla. I dobrze mi z tym. No. Pani Szwesik jeździła, mówi, biorę pieniądze z Kremla. Cudownie. Ale bardzo wielu innych brało. Te kontrakty gazowe, ten cały Nord Stream, to wszystko. My nie wiemy, kto brał ile. I to prawdopodobnie zawsze pozostanie ukryte. W związku z tym nie wiemy, jak duże były te powiązania i jak bardzo one dziś wpływają na niemiecką politykę. I nigdy nie będzie otwarcie dyskutowany. Po prostu. A było to prawdopodobnie, bo pytałam jednego takiego niemieckiego dyplomatę i on nie chciał odpowiedzieć, ale w końcu zrobił tak. Bo pytałam, czy brali. Więc... To jest jakby kolejny wymiar, tak? My tu nie wiemy. I to wpływa zapewne też na tą linię polityczną, Berlina. A Francja, no cóż, możemy zahaczyć o Francję. Francja to jest no, tradycja de Gaulle'a, trzecia droga, dystans do Stanów Zjednoczonych, antyamerykanizm, przekonanie, że Francja jakby jest, nie wiem, pewną predestynacji można tu wręcz mówić, a Francuzi są przekonani, że Francji właśnie przypada rola przywódcza i w dawnych koloniach i taki właśnie budowania mostów, a Francuzi mają różne takie przeświadczenia o samych sobie. Ale to jest jakby też taka konsekwentna polityka realizowania od kilkudziesięciu lat. O dziwo właśnie w kampanii wyborczej, teraz francuskiej, wszyscy byli gaullistami bez wyjątku. Nie, przepraszam, z wyjątkiem Zemmoura. On nie był. Tak? Cała reszta się jakby odwoływała do gaullizmu. I Macron, i pani Le Pen. No, chyba niespecjalnie. No ja wiem, tak, ale jakoś nie przebiło się tutaj to w tej kampanii, bo on uderzał w tę nutę tożsamościową bardziej niż tamci. Ale w każdym razie, no gaullizm jakby jest w tej chwili czymś, do czego wszyscy się przyznają we Francji w zasadzie. Nie ma nikogo poza tym
obozem. Jean-Luc Mélenchon też się zresztą odwołał do gaullizmu, zanim się odwołał do Hugo Chaveza i wenezuelskiego socjalizmu i innych takich atrakcji. Co zresztą przysporzyło mu 20% wyborców, to trzeba też podkreślić. Głównie muzułmanów, którzy uznali, że tylko w nim jest ratunek. Ale tak, bo a propos, żeby wrócić do początku i to zakończyć ten mój wywód, to jeśli chodzi o oderwanie elit od społeczeństwa, to byłam w miejscu narodzin pana prezydenta Macrona w miasteczku Amiens. Jest to miasteczko, które leży akurat tak jakoś godzinę od Paryża na północ i w którym nikt nie głosuje na prezydenta Macrona, w każdym razie mało kto, bo wygrywają albo komuniści, albo Front Narodowy, czyli Marine Le Pen. Przez dekady tam rządzili komuniści. Jest to miasteczko długo czerwone, a potem się stało no, bardziej Le Penowe. I gdzie właśnie bardzo dobrze było widać to oderwanie elit od społeczeństwa. Dowiedziałam się, będąc tam, że pani Brigitte Macron, małżonka pana prezydenta Macrona, pochodzi z rodu cukierników, bardzo znanego w Amiens, i że mają tam całą sieć cukierni. Produkują takie miejscowy specjał, takie cukierki, trochę stofi, trochę coś tam całkiem dobre. I oni się poznali tam i pan prezydent Macron chodził do szkoły prywatnej, pani Brigitte tam uczyła, jak wiadomo, prawda? No i byli, oni należeli do takiej elity w Amiens, absolutnej elity w Amiens. I że rozmawiając tam z mieszkańcami, bo właściwie mało kto ich znał, miał z nimi styczność, bo oni żyli jakby zupełnie oddzielnie. On pochodził z rodziny lekarskiej, żyli zupełnie oddzielnie od reszty tych ludzi, a to jest takie miasteczko, było takie raczej robotnicze i tak dalej, słabe, jeśli chodzi o dochody. I będąc tam, byłam zdumiona, ponieważ no, tam bezrobocie wynosi 12-13%, wtedy wynosiło, jak tam byłam w Amiens, była w 2017 roku bodajże, wynosiło jakieś 12-13%, a poziom analfabetyzmu 11%. Nie ma w Amiens żadnych imigrantów, to zaznaczam od razu, nie ma tam w zasadzie żadnej społeczności pochodzącej z imigracji. To rdzenni Francuzi są analfabetami. I pytano mnie, bo pytał mnie zastępca burmistrza, czy w Polsce też tak jest. I było to bardzo osobliwe uczucie, nie chcę to podkreślić, było bardzo osobliwe uczucie, kiedy się z Polski przyjeżdża do Francji i tłumaczy się ludziom, że u nas nie ma w zasadzie analfabetów. I pytanie, jak my to robimy? Powiedziałam, że nie wiem, no ludzie chodzą do szkoły, uczą się czytać, nie mam pojęcia, nie wiem. I zabrali nas do takiej szkoły, gdzie analfabetów się uczy zawodu, czyli po prostu mają piktogramy, na przykład uczą się być, tam, resocjalizuje się jakoś, próbuje się ich jakoś, żeby oni mieli pracę, tak? I oni między innymi tam naprawiali samochodu, czyli się jakbyś mechanikami i tak dalej, mieli takie rysunki, narzędzi i tak dalej. I oczywiście wszystko bardzo, bardzo dobrze i pozytywnie tego. Ale chodząc po tym Amiens, widziałam właśnie tam, no takie obrazki raczej smutne, tak? Widać było bezdomnych, widać było taką biedę po prostu w tym Amiens. I mi tłumaczono, że oni tam właśnie głosowali na komunistów, na Le Pen, bo mają wrażenie, że ci tam w Paryżu to się nimi nie interesują. Że taki Macron, on sobie siedzi w tym Paryżu, w ogóle nie rozumie, mimo że pochodzi z Amiens, jakie problemy mają ci ludzie tutaj w Amiens. I to są takie, wszystkie fabryki zamknięte, przez lata się pozamykały wszystkie, produkcja się przeniosła do tańszych miejsc i próbowano tam otworzyć jakieś takie huby innowacyjne, innowacyjności za pieniądze z Unii Europejskiej, wszyscy to znamy. I takie zrobili takie biura całkowicie przeszklone i w tych przeszklonych biurach siedzieli tacy młodzi ludzie i produkowali coś bardzo skomplikowanego, jakieś najnowsze technologie, najnowszych technologii. Zatrudniając tam niby jakiś lokalny. Otworzyli uniwersytet, to jest zawsze kolejny sposób, żeby przyciągnąć ludzi i jakoś coś z tym miejscowością tego zrobić. Otworzyli jakiś duży uniwersytet, za środki unijne i w tym uniwersytecie tam kształcą jakieś młode pokolenie, żeby coś się działo w tym Amiens. A na targu byli handlarze z Wielkiej Brytanii, którzy przez kanał La Manche przebywają, sprzedają marchewkę na rynku w Amiens. Z jakiegoś powodu nie ma marchewki z Amiens.
Na co także mi się skarżył wiceburmistrz, że nic nie działa w tym AMIE, nic nie funkcjonuje, to kompletna degrengolada, deklasacja i upadek. I że cała ta Francja jest taka. I że ci ludzie, którzy w tym AMIE mieszkają, i to jest myślę klucz, że oni nigdy nigdzie nie byli. Oni siedzą tutaj już od zawsze, nigdzie nie jeżdżą, nic nie widzieli. A ten tylko Paryż, Londyn, prawda, Berlin, coś tam. Jest rozjazd między tą Francją pracującą, tymi ludźmi, którzy rano wstają o czwartej, idą pracować nie wiem, w piekarni czy gdziekolwiek, wypiec chleb, którzy mieszkają w Amiens lub okolicach od zawsze i jeżdżą co najwyżej nad morze parę kilometrów dalej. Nie byli w Paryżu, na pewno nie w Londynie ani w Berlinie. I którzy są bardzo przywiązani do tego swojego kawałka, też tego regionu, tego Amiens całego i tej tożsamości. I z drugiej strony tych elit siedzą w Paryżu i które w ogóle tego nie rozumieją i które robią politykę dla mniejszości. No? Na przykład politykę, która opiera się na obsługiwaniu różnorodnych mniejszości seksualnych, etnicznych, innych. I kompletnie od dekad mają w dupie tych ludzi, którzy siedzą w tym Amiens, wstają do tej piekarni, którzy wyrabiają PKB i którzy nie mają w sumie żadnej reprezentacji politycznej. Nie mają, ponieważ nikt się nimi nie interesuje. Nie wyborcy nie mają żadnego znaczenia. Oni stanowią większość, ale nie ma żadnego programu, żadnej oferty, która jest do nich skierowana, ani nie pojawiają oni się jako temat w kampanii. Tak? Mówi się oczywiście o bezpieczeństwie, o tego. Jest islamofobia jako temat, co trzeba zrobić z muzułmanami. Czyli tych tematów jest mnóstwo, ale nie ma żadnej oferty dla tych ludzi. I jak też żyłam wiele lat we Francji, wiem, że tam wcale tak różowo nie jest, czyli średnia pensja to jest jakieś 2100-2200 euro w tej chwili. I w Paryżu wynajem 40-metrowego mieszkania to jest 1000 euro, co najmniej. Więc to jest średnia pensja, tak? I więc ludzie z trudem wiążą koniec z końcem. Średnia pensja w Niemczech jest chyba 4,5 tysiąca. No, tu widać ogromną różnicę między Francją a Niemcami, chociażby w dochodach. I ci ludzie z trudem wiążą koniec końców i potem przychodzi właśnie taki Macron i mówi, że wprowadzi podatek ekologiczny od benzyny. No i to oznacza dla kogoś, kto mieszka 2 godziny na przykład od Paryża i który ma kolejkę podmiejską, która się ciągle psuje, spóźnia, jedzie 1 na 2 albo 1 na 3, który musi 2 godziny dojechać do Paryża do pracy i jeździł samochodem, no to już jest w zasadzie, on już jego już nie stać, w jego budżecie nie ma tej podwyżki na benzynę. Się nie spina. To jest powód, dlaczego żółte kamizelki wyszły na ulicę. Degradacja, deklasacja Francji, ona się objawia także tym, że ludzie pokupowali domy w latach 70., 80., pobudowali w tak zwanej dużej koronie, czy małej koronie wokół Paryża. I tam w tej chwili w międzyczasie się wprowadzili imigranci, płoną samochody i te domy są nic nie warte. Absolutnie nic. Oni mogliby się chcieć przeprowadzić, nie mają dokąd. Nikt tego domu nie kupi. Nikt nie będzie chciał tam mieszkać. I ludzie się muszą odsuwać coraz bardziej od Paryża. Coraz bardziej, coraz bardziej. To im wydłuża oczywiście drogę do pracy. Życie staje się coraz bardziej skomplikowane. I dla tych ludzi nie ma jakby żadnej oferty. I to jest a propos oderwania, chciałam tylko zaznaczyć, elit od reszty społeczeństwa, co powiedziałabym bardziej niż w PiS-ie, jak obowiązuje w naszej opozycji uroczej. Natomiast no, to jest ogólnie problem i oczywiście ten temat też pojawia się w Niemczech, chociaż w mniejszym stopniu, albo przypomnijmy sobie wszystkie te manifestacje, czy to przeciwko koronie, czy to w kwestiach tak migrantów i wielu innych, gdzie elity mówiły, na przykład jak w Saksonii były protesty, że wschodnie Niemcy to są ciemne Niemcy, Dunkel Deutschland, to zabrzmiało. I nawet pojawił się pomysł, żeby w ogóle pozbyć się dawnego NRD, go odłączyć od Niemiec, jest zbędne. Więc intelektualiści toczą takie debaty, że obywatele są zbędni, bo skoro są źli, no to trzeba ich może wymienić na innych. Dobrze, zapraszam do pytań. Mówi się o tym, że ta klasowość w Europie już nie funkcjonuje przez to, że tam Marx próbował też swoje jakieś te ideologie wcielić. Ale tak faktycznie mam wrażenie, jak pani tak opowiada, że w Polsce no może już tak rzeczywiście mniej się odczuwa to, że
czy ktoś pochodzi ze wsi, czy z miasta, to ja mam dużo znajomych różnych, w różnych, pochodząc z różnych miast i rzeczywiście to takie oddzielenie tego, że ta edukacja gdzieś może, nie wiem, może to jest jakiś plus, a może jakiś minus tego, że myśmy wszyscy byli mieli tak mieć równo teoretycznie tą edukację, a tam jest właśnie to, że analfabetyzm w ogóle to jest dla mnie nie dochodzi do mnie, że ktoś może jeszcze być tak, może być tak duży analfabetyzm w ogóle w Europie. Przecież teoretycznie mówi się, że to jest bardzo rozwinięty, w ogóle Europa to jest, nie wiem, serce w ogóle świata, można by powiedzieć. A tutaj się nagle okazuje, że są analfabeci, którzy w ogóle nie znają żadnych liter. Podziały polityczne się troszeczkę przesunęły. No dzisiaj ten podział przecież na lewicę i prawicę we Francji w zasadzie został też przez prezydenta Macrona dużym wysiłkiem, kto złożył, został zlikwidowany. I dzisiaj w zasadzie ten podział jest, można powiedzieć, na społeczeństwo otwarte i społeczeństwo zamknięte. Społeczeństwo otwarte w sensie takim, które jest kosmopolityczne, wielokulturowe, czyli na zwolenników takiego społeczeństwa. I zwolenników, co się mówi na nich, zwolenników społeczeństwa zamkniętego, jak to brzmi, ale którzy mówią, że tożsamość jakby to jesteśmy my, którzy w naszym regionie, w naszym kraju, tak? To jest i na tym powinniśmy budować. Więc mamy taki podział, który zastąpił ten klasyczny podział na lewicę i prawicę, co oczywiście powoduje, że trochę jednak lewica straciła elektorat. Ona straciła ten klasyczny elektorat, czy raczej go odtrąciła. Tak? Lewica kiedyś reprezentowała najsłabszych, najuboższych, ale ona ich porzuciła, bo po pierwsze on mocno zmalał ten elektorat w toku wzbogacenia się państw zachodu, tak, stworzenia się państw dobrobytu, opieki społecznej i tak dalej. Ten elektorat się zmniejszy. Tak? Biedny robotnik, który zarabia groszy, to już robotnicy myślę, że w fabryce Mercedesa zarabiają prawie lepiej ode mnie. To jest gdzieś ten klasyczny robotniczy elektorat, on zniknął. I lewica wzięła się za, zaczęła szukać nowego i znalazła go w postaci migrantów, homoseksualistów i tak dalej. I w związku z tym dzisiaj już te osoby, które można by zaliczyć do najuboższych, czyli na przykład Wamię, to oni już nie czują się reprezentowani przez lewicę i w jakiś sposób mamy takie zjawisko we Francji, że wiele miast rządzonych przez dekady przez komunistów potem nagle wpadło w ręce pani Le Pen. Ze względu na to, że to tak naprawdę partia Le Pen i ta tak zwana populistyczna prawica zaczęła stanowić no, tą siłę polityczną, która reprezentowała tych ludzi, ich troski. Jak Niemcy patrzą na, jakby nie było poruszaną kwestię reparacji dla Polski, którą Nadal czekamy i gdzieś tam próbujemy ją zobaczyć. I jeszcze chciałem powiedzieć o tą armię niemiecką. Wydaje mi się, że my kompletnie nie powinniśmy im pozwolić na budowę jakiejkolwiek armii. No, zacznę od ostatniego pytania. No, nie możemy zabronić Niemcom budowy armii. To jest... Bundeswehr jest dysfunkcjonalna pod wieloma względami. Nie jest jakaś potężna armia. Ile oni mają tych czołgów? Nie wiem, 200, ile z nich działa. To są wszystko, jak widzieliśmy przy okazji dyskusji nad wysłaniem tak czołgów na Ukrainę, tak, tych marderów nieszczęsnych, które są przecież typu sowieckiego, gdzie pan kanclerz Scholz mówił, że ich nie ma. Przemysł mówił, że jest, bo stoją w magazynach. I to są były te mardery Schrödingera, to znaczy one były równocześnie ich nie było. To tak było takie zjawisko dosyć niezwykłe, jak kot Schrödingera. I one się nagle znalazły, jak można było je wysłać tam do Słowacji, czy coś, to się okazało, że są. Więc krótko mówiąc, to jest temat rzeka, tak? Niemniej Bundeswehra, jej stan, myślę, że wiele lat to potrwa, jeśli w ogóle ta reforma zostanie podjęta. Nie, proszę się nie obawiać Bundeswehry. Nie ma absolutnie żadnych powodów. Reparacji nie dostaniemy, kropka. Jeżeli kiedykolwiek będziemy silniejszym państwem od Niemiec, wtedy na nich te reparacje wymusi. A dla nich jest to pod wieloma względami niekorzystne, żeby je wypłacić i będą tego unikać jak ognia. Dogadali się z Namibią w sprawie
nie mogę nawet użyć słowa odszkodowań, ponieważ w toku negocjacji nad czymś, co miało być reparacjami, skończyło się na tym, że Namibia otrzymała 1 miliard euro dobrowolnej pomocy rozwojowej. To jest do tego stopnia, Niemcy są temu pomysłowi reparacji niechętni, że tego słowa nie wolno wypowiedzieć. Więc moja odpowiedź krótka. Nie dostaniemy reparacji. Tak samo jak nie zostanie uznana polska mniejszość w Niemczech z bardzo prostego powodu, ponieważ Niemcy uznały tylko jako mniejszość narody nie mające za sobą silnego państwa narodowego. Ponieważ nie chcą mieć piątej kolumny, ani tureckiej, ani polskiej, ani żadnej innej. To się wiąże z całym szeregiem przywilejów i jakby w jakiś sposób, jako przedstawiciel mniejszości, uczestniczyłem w debacie publicznej, politycznej i takiej możliwości. Po prostu nie dostaniemy. Ale Niemcy mówią, no to dlaczego? Dlaczego mamy się godzić na to, żeby ludzie, którzy napłynęli tak, przez dekady tak, w różnych momentach do Niemiec, wielu też zarobkowo, tak? Żeby byli mniejszością, są ich jakieś tam miliony i oni będą nam potem, kurczę, urządzać tak presję wewnętrzną. Mają państwo za sobą. To państwo, przecież spójrzmy na Turków, co się tam działo w Niemczech, ile razy. Jak prezydent Erdogan robił sobie referendum u siebie w Turcji albo cokolwiek, jak on ich mobilizował, jak wychodzili na ulicę i wszystko rozpieprzali w drobny mak. To jest narzędzie. To jest narzędzie obcego wpływu. Nie zrobią sobie tego. I podnoszenie tego jako najbardziej istotny temat w rozmowach dyplomatycznych z Berlinem jest po prostu błędem. Dlatego, że oni tego nie zrobią, w związku z tym skupmy się na czymś, co jesteśmy w stanie uzyskać. Nie skupiajmy się na rzeczach, które są w tej chwili nie są w zasięgu. Jeżeli chcemy tak rozmawiać o reparacjach, to złóżmy formalny wniosek. Wyślijmy jakąś notę oficjalną, podliczmy, ile od nich chcemy. Grecja sporządziła raport, wysłała raport do Berlina, wysłała notę dyplomatyczną, powiedziała tyle i tyle chcemy. A my tego nawet tego nie robimy. Jak popytałam pana posła Mularczyka, dlaczego tak jest, powiedział, bo nie ma na to zgody politycznej. To po co mi Cooper tym zawracać? Znaczy, to jest bardzo słuszne, Niemcy powinny zapłacić reparacje, tylko bądźmy poważni, tak? Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia, ale jeżeli to będzie bardzo, bardzo długi proces, to zacznijmy go, rozpocznijmy go. Bo nie może być tylko temat do publicystyki. Przecież nie mamy wątpliwości, że ta agresja na Ukrainę była starannie planowana przez bardzo długi czas. I że Putin wiedział, że jeżeli będą, że te Niemcy będą tak uzależnione, że to zostało tak ustawione, że oni nie będą mogli go tak łatwo strząsnąć. Po to było robione. A Niemcy, jak już mówiłam, Niemcy naprawdę używały Rosji jako lewaru. To było, to ich w jakiś sposób wnosiło na wyższy poziom. To była dla nich także gra polityczna, a nie Nord Stream 2. Oczywiście chodziło o to, żeby być tani gaz dla niemieckiego przemysłu. Oczywiście chodziło o to, żeby Niemcy stały się hubem gazowym na Europę. Ale to jest tylko część całej opowieści. A druga część jest taka, że ta gazurka, dosłownie mi powiedział jeden niemiecki polityk, i Nord Stream 2 mamy ich w garści. Mamy hebel, mamy coś, czym my wpływamy na Rosję. Błąd w myśleniu? Bez wątpienia. Ale tu dochodzimy do kolejnego tematu rzeki, to jest to, jak Niemcy postrzegają Rosję, to jest pierwsza rzecz. W sposób oczywiście błędny w dużej mierze. Ale Niemcy uważają się od setek lat za wychowawcę Rosji. Oni uważają, że oni mają misję cywilizatorską. Ich misją jest ucywilizowanie Rosji. Oni patrzą na te bezkresy i sobie myślą, ci Rosjanie w sumie mogliby być tacy jak my. My musimy ich tylko odpowiednio wychować. I myśmy już widzieli wymiary różne tej misji cywilizatorskiej. Kto Lenina wysłał? Kto Lenina wysłał w zaplombowanym pociągu? To są rzeczy, które mają tradycję setek lat. To się nie wytrzebi tak po prostu. To jest mentalność, to jest tak zakorzenione w niemieckiej mentalności, że nie da się tego... Scholz wyjdzie i powie, a teraz będzie inaczej i po prostu zmiecie się te setki lat. I one zostaną odstawione na bok. Całe to myślenie, które jest
Bo ja nie mówię o Gerhardzie Schröderze. Gerhard Schröder jest postacią prostą w gruncie rzeczy. On pochodzi z bardzo prostych warunków. Był bardzo, bardzo ubogiej rodziny, biednej. Pamiętam, jak został kanclerzem, jak naśmiewała się z niego Bild-Zeitung, która jest takim niemieckim faktem, czyli pierwowzorem tego faktu. I ta Bild-Zeitung się naśmiewała z tego, że on ma brata, który pracuje i czyści kanalizację. I że żyje z jakiegoś tam minimalnej pensji, jaki to jest żałosnym, prymitywnym robolem. I kanclerz Schröder od początku mówił, że on lubi pieniądze. On był biedny bardzo. Był biedny i z tego ubóstwa chciał się wyrwać. I on będzie brał kasę i tyle. Ale to jest jednak bardziej uczciwa postawa w tym momencie. Powiem, trudno, no jest pazerny człowiek, chce mieć pieniądze. Rozumiem. Natomiast no, uważam, że tu akurat zakłamania nie ma żadnego. Ono jest gdzie indziej. Tak. Pierwsza rzecz, to chciałem powiedzieć o tych reparacjach, że to było widać, że od początku do końca to jest na potrzeby wewnętrzne, a to nie jest żadna gra dyplomatyczna Polski, tylko na rynek wewnętrzny. Natomiast moje pytanie jest o pana Friedricha Merca, nowego szefa CDU. Jakie jest jego stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie? On podobno był w jakiejś wewnętrznej opozycji względem Angeli Merkel. Czy tak słyszałem, ale nie jestem tego pewien. Nie, no to ona torpedowała jego karierę polityczną bez wątpienia, bo Angela Merkel torpedowała karierę polityczną wszystkich, którzy się pojawiali w jej otoczeniu, mogli jej zagrozić. Na ogół próbowała ich albo promować na wyższe stanowisko, czyli na przykład najlepszym sposobem było, a zostań prezydentem. Jak się zostaje w Niemczech prezydentem, już jest koniec. To jest koniec kariery. Potem już tylko emerytura na Florydzie i gra w golfa, bo to już koniec. Krystiana Wulfa tak załatwiła. Załatwiła Schäuble'ego. Schäuble miał ambicje kanclerskie. Schäuble miał nadzieję, że on właśnie tak dostąpi tego urzędu. Bardzo inteligentny. I ona go tak samo, ona go spacyfikowała. I zrobiła to oczywiście z Friedrichem Mercem, który jej, czego nie kryje, szczerze nie znosi. I który gdzieś tam postawił sobie za zadanie, żeby obalić jej polityczny pomnik. On chciał go obalać własnoręcznie, tyle że wojna na Ukrainie po prostu go ubiegła. No. I pomnik się przewrócił. I już nie trzeba włożyć zbyt dużego wysiłku w to, żeby go obalać. Pani kanclerz siedzi, milczy, no bo co ona może powiedzieć? Ona powiedziała tam coś, że jej jest bardzo tam przykro, czy coś. Jest mi przykro, tak. Słabe, tak? No co ona może powiedzieć? To wszystko było błędem, ona tego nie zrobi. Ona teraz jest w takiej fazie, no, która właśnie spotyka polityków w takich momentach, no że ona teraz już liczy na podręczniki historii, tak? Ona na to patrzy teraz. Więc ona woli siedzieć i milczeć, bo tak? Niech inni ją rozliczą, to potrwa. To potrwa, zanim się zacznie rozliczanie. Pani kanclerz Angeli, to bardzo długo potrwa. To nie jest tak na od razu. Wszyscy boją się tego dotknąć. Więc Merz teraz prowadzi taką politykę, że on próbuje tego Scholza osłabić, tam strzela przeciwko niemu. Jako tam, to też pozwala w pewnym sensie, CDU, że jest w opozycji, to im pozwala także trochę przykryć własną winę. Własną odpowiedzialność, że to nie jest tak, że SPD jest wszystkiego winna sama, tylko tutaj cała klasa polityczna niemiecka, szczerze powiedziawszy, z wyjątkiem zielonych, jest tu odpowiedzialna. Chadecy są dokładnie tak samo odpowiedzialni za tą politykę. Natomiast to, że są w opozycji, a Scholz biedny tam stoi, prawda, i duka coś pod nosem i myśli, żeby było dobrze, to im jest łatwo go atakować i w jakiś sposób przysłonić. Uczestniczyłam w takiej debacie radiowej z posłem SPD, panem Stegnerem, tym, co mówił, że Ukrainie nie wolno broni wysyłać, bo będzie trzecia wojna światowa i atomówką Putin w Berlin przyłoży, coś tam. I poza tym Ukraińcy jak przegrają i bla, bla, bla. W każdym razie pan Stegner. I był poseł z CDU, pan Kiesewetter oraz jakiś tam niemiecki mainstreamowy dziennikarz typowych publicznych mainstreamowych mediów. No i byłam w szoku, ponieważ wszyscy się ze mną zgadzali w 100%, a nawet jeszcze dokładali warstwy. I jedyny samotnie pan Stegner trwał,
na swoim stanowisku i dalej mówił, że tych Ukraińców to tam nie wolno za bardzo wspierać, bo to B. No. I jak skończyła się audycja, to ja wsiadłam do swojego samochodu, chciałam już jechać do domu i dzwoni mój telefon, bo ci panowie jeszcze do mnie zadzwonili, którzy się ze mną zgadzali, żeby jeszcze raz powiedzieć, jak bardzo się ze mną zgadzają i żebym przyjechała do Berlina, żebyśmy omówili w szczegółach, jak bardzo się zgadzamy. Bo ja przeżyłam taki szok kulturowy i poznawczy, że do dziś nie mogę się pozbierać. I nie wiem, co to dalej z tym będzie. Bardzo mnie to niepokoi, szczerze mówiąc. No. Tak się porobiło, że już nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo. Ja nie wiem, oni nie wiedzą, ja nie wiem, co z tym będzie. Więc szczerze mówiąc, widać tutaj jednak, no, nikt, Scholz powiedział w jakimś z wywiadów w zeszłym tygodniu, że mu zarzucono, że no dobrze, wiadomo, Schröder, Schwesig, wiadomo, są źli, wiadomo, że było źle, wiadomo, że polityka była błędna. No to kiedy się weźmiecie za porządki w SPD? Kiedy wyrzucicie tych obrzydliwych rusofilów? Kiedy tego? Właśnie nie ma mowy. Nie będę się z niczego tłumaczył, będziemy niczego analizować, nie będziemy nikogo usuwać. I to jest jasne, że tego rozliczenia wielkiego nie będzie. Nie będzie. Osądzi się o czci i wiary grupkę najbardziej, najgłośniejszych zwolenników Putina, już wiadomo kto to, a reszta po prostu zostanie zamieciona pod dywan. Nigdy się nie dowiemy, kto brał kasę, nigdy się nie dowiemy, co tam dokładnie było. I po prostu zaczęła się nowa epoka, jupi, prawda, narodziliśmy się na nowo. Tak. Więc wiele musi się zmienić, by się nic nie zmieniło, to jest pierwsza rzecz. Więc ja nie sądzę, żeby tu. No i oczywiście Merz będzie próbował osłabić, oni będą próbowali osłabić Scholza, tak, żeby SPD wypadło z tej koalicji, żeby CDU mogło do niej wejść. Czy to się stanie? Na razie chyba nie. Chociaż rzeczywiście SPD przegrało te wybory w Szlezwiku-Holsztynie. Pewnie nad Renii-Westfalii wypadnie lepiej. Tam wszystko wskazuje na to, że no tam SPD ma duże poparcie w Nadrenii. Zobaczymy. No tak na razie nic na to nie wskazuje, że ta koalicja miałaby się rozpaść. Chociaż zawsze podziwiam Zielonych, bo dokonują dosyć sporego szpagatu momentami, żeby im się to wszystko spinało. Ale no tak to już jest. Olaf Scholz wygrał wybory, czy z SPD wygrało wybory, ponieważ wszyscy mieli dosyć pani kanclerz, ona już nie startowała. Już startowała Angela Merkel, ona by wygrała. Ale Angela Merkel już nie startowała, a w szeregu beznadziejnych kandydatów popełniających idiotyczne gafy, plagiatujących cudze książki, fałszujących własne CV, jak pani Annalena Baerbock, śmiejących się głośno na widok powodzi, prawda, ha, 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 w kaloszach, prawda, jak pan Laschet, no to rzeczywiście Olaf Scholz się rzeczywiście jawił jako mąż stanu. I teraz widzimy, że nim nie jest. Teraz widzimy, że nim nie jest. Natomiast został wybrany jako mniejsze zło i oczywiście Friedrich Merz ma nadzieję, że w związku z tym no, te jego słabości Scholza będą wychodziły coraz bardziej. Ich jest wiele. W początku swojej kariery, jak był jeszcze burmistrzem Hamburga, to mówili o niego Scholzomat, bo im przypominał automat. No, jest taki właśnie. Nie, no nie ma w tym człowieku ognia za 3 grosze. No nic, kompletnie nic. To jest taki urzędnik, który jakimś cudem został kanclerzem. Hamburg to nie jest małe miasteczko. Który na dodatek ma nieciekawą przeszłość. Nie wiem, to się też przebiło przecież w polskich mediach, że tam jeździł tak do NRD, tam do towarzyszy komunistycznych, którzy zainwestowali oczywiście w sporo pieniędzy w całe pokolenia Niemców, tak, żeby im mózgi prać o ruch pokojowy, cały pacyfizm, to wszystko przecież zostało przez Moskwę w dużej mierze tak wymyślone. I to też oczywiście pozostawia jakieś ślady, bo nie mówię, że on dalej tak myśli, ludzie zmieniają swoje nastawienie. Natomiast jak występował i na wiecu i były związki zawodowe, byli ludzie z SPD, no to jak mówił o tym, że trzeba pomóc Ukrainowi, gwizdali. On też ma świadomość tego, kogo ma w partii i ma świadomość tego, jakie jest też niemieckie społeczeństwo. Widać, że Niemcy chcą wprawdzie, żeby państwo bardziej pomagało Ukrainie, ale nie chcą za to ponieść kosztów.
I te sondaże przecież partie rządzące cały czas przeprowadzają sondaże wewnętrzne, wiedzą, jakie są nastroje. I oczywiście to też muszą brać pod uwagę, że Niemcy nie są po pierwsze aż tak antyrosyjscy, po drugie nie są skorzy. Już teraz płacą najwyższe chyba ceny energii, tak, konsumenci w Europie przez tą transformację energetyczną. Nie są gotowi płacić jeszcze więcej. No jest wiele tutaj tak elementów. Chciałem się zapytać, czy od momentu rozpoczęcia tej wojny, stricte tego momentu, zmieniło się w jakimś stopniu podejście albo założenia tej koncepcji Green Deal, ponieważ jak wiadomo, no to jest koncepcja bardzo mocno ideologiczna i pod względem technicznym kompletnie nie do zrealizowania bez Rosjan, bez Rosji. I czy jest w ogóle jakaś szansa na to, żeby ta koncepcja trafiła do niszczarki albo została w jakimś bardzo radykalnym stopniu zmieniona, czy jednak wszystko czeka, aż się wojna uspokoi i będziemy dalej jechali w tą stronę. Dlaczego chce pan pozbawić sensu życia pana komisarza Timmermansa? To by było przecież straszne. A jest, co on bidulek będzie robił? No, zabrali mu Polskę i Węgry, a tak mu się dobrze żyło. Miał zadanie zniszczyć Polskę i Węgry. Nie zabrali mu, no to teraz będzie robił, będzie niszczył gospodarki europejskie, no, przez Green Deal. Nie, no oczywiście z tym Green Deal, no on jest w tej chwili w zawieszeniu, nie wiadomo, czy rzeczywiście da się do niego wrócić i w takiej formie. No pan komisarz Timmermans, chcąc zachować ten sens swojego życia, bo on to też przecież dobrze spostrzegł, że tu jest pewne niebezpieczeństwo czyha, przecież już stwierdził, że można dać Polsce, innym krajom tak więcej czasu na rezygnację z tego węgla, czyli troszeczkę nam poluzować te wymogi. Że oczywiście można zostawić ten atom, bo i tak przecież w taksonomii tak on się znalazł. I że w związku z tym on kombinuje już komisarz Timmermans, żeby pan nie miał racji i żeby on mógł tą transformację jednak w jakiejś tam postaci dalej pchać do przodu. Zresztą też powiedział, że z tą Rosją trzeba się w kwestiach klimatycznych porozumieć. Nie wiem, jak on sobie to wyobraża, szczerze mówiąc, w tej chwili. Tym bardziej, że no, Rosja widać, to teraz nie wiem skąd wynikają te pożary, które w tej chwili się toczą przez Rosję, ale nikt ich nie gasi. I chyba już ze 100 wiosek spłonęło tam gdzieś na Syberii. Rozumiem, że wiosek mają mnogo, więc nie muszą się tym przejmować. Ale no, CO2, które to generuje, jest jednak imponujące. Nie wiem, jak on sobie, komisarz Timmermans, to wyobraża, ale tu trzeba wziąć to pod uwagę, że tak, że po pierwsze Niemcy są posiadaczami większości tych technologii źródeł odnawialnych. I jak we wszystkim, ze wszystkim, trzeba je komuś sprzedać. No trzeba. Nie po to się je ma, żeby niszczały albo zdobiły dach chałupy w, nie wiem, Garmisch-Partenkirchen, pani kanclerz Merkel, gdzie gotuje kartofel, zupę, jak powiedziała na emeryturze, tylko to trzeba sprzedać. W związku z tym tutaj jest, to jest ogromny biznes, co się za tym kryje. I nie sądzę, by tak łatwo z tego zrezygnowano. Wyobrażam sobie natomiast, że to zostanie bardziej rozciągnięte w czasie. Wyobrażam sobie modyfikację tego, dostosowanie tak, do jakiejś nowej rzeczywistości, ale na pewno dalej to będzie. Unia Europejska ma ten problem, że ona ma oczywiście przerost ambicji nad treścią, ale przede wszystkim Unia Europejska ma niesamowitą potrzebę bycia, no, bycia wiodącym w czymś. Szczególnie Niemcy, tak? Nie wiem, czy to nie był doktor Cichocki, który to napisał, że Niemcy to jest właśnie taki naród, który zawsze musi być prymusem. Tak? Najpierw w Pikielhaubie, potem pod swastyką, a teraz w Birkenstockach pod tęczową flagą. Ale zawsze musi przewodzić, musi być wzorem. I jest dążenie do tego. I Niemcy oczywiście tutaj traktują też instrumentalnie Unię Europejską. To jest potrzeba bycia wzorem, tak? Przewodzenia. Z braku siły militarnej, braku różnych innych tak, możliwości. Można zawsze przewodzić w kwestii tak, klimatu. I myślę, że to jest tutaj też dosyć istotne, co powoduje, że to będzie dalej jednak realizowane. Tylko wszystko się teraz opóźni. Jesteśmy wszyscy w zawieszeniu. Będą może na razie inne priorytety, ale tak samo jak z praworządnością. Znaczy, to nie zniknie tak po prostu, bo jest wojna na Ukrainie. To zostanie. No, praworządność to jest taka fajna gumowa pałka, jak kiedyś miała ZOMO. Nie? Jest taka fajna gumowa pałka. A gumowa pałka jest fajna, kiedy można ją długo używać. Długo i często. Dlatego
nie kończymy tego, tej procedury z artykułu 7. Jak skończymy, zakończymy procedurę, to już nie mamy pałki. A to jest niekorzystne. Jeżeli odbierzemy Polsce wszystkie uprawnienia, które odebraniem jej grozimy, no to już jest opcja atomowa. Tak? No to koniec, to już nic nie mamy w ręku. Dobrze jest, żeby to było perpetuum mobile, to była stała, niekończąca się procedura praworządności, która może służyć dowolnie do wywierania presji na polski rząd, jeśli on nam nie pasuje, bo dajże na każdy inny rząd. Jeżeli na przykład w Hiszpanii wygra partia Vox, jeżeli na przykład Marine Le Pen dojdzie do władzy we Francji, to taka gumowa pałka będzie naprawdę jak znalazł. Oni tam naprawdę w tej Brukseli czują się jak oblężona twierdza. Oni uważają, że na nich napierają hordy barbarzyńców dosłownie, którzy chcą im wyszarpać te osiągnięcia, to acquis communautaire, pewnie jeśli Państwo studiują tak, prawo unijne, to właśnie takie wspaniałe pojęcie się pojawia, acquis communautaire. I to jest właśnie te wszystkie osiągnięcia, to rozszerzenie kompetencji i te hordy barbarzyńskie napierają i chcą to wyszarpać i trzeba się bronić. No i takie narzędzie znaleźli między innymi, żeby się bronić, ale to przecież zaczęło się dużo wcześniej. Był kiedyś taki pan, który nazywał się Jörg Haider i on wygrał wybory w Austrii. I wtedy znaleziono inne mechanizmy i ten rząd upadł, tak? To jest, mamy pewien taką silną presję w kierunku uniformizacji i już. Więc także w kwestii Green Dealu myślę, że to powróci. No. I to pan prezydent Macron powiedział na przykład, że aborcja powinna być prawem człowieka i powinna być w karcie tak, praw podstawowych i w związku z tym ona powinna być wszędzie. Ja chciałbym zapytać, czy widzi pani jakieś pola do współpracy, gdzie my wspólnie z Niemcami moglibyśmy w jakichś tematach pójść do przodu? I moje drugie pytanie jest takie. Chciałem spytać panią o taką ocenę. Ile w tych wszystkich działaniach, które podejmują Niemcy, jaki udział tam stanowi taka zimna pragmatyka polityczna, a na ile ideologia? Czy są jakieś pola, w których możemy współpracować? Znaczy moje doświadczenie jest takie, że im niższy jest szczebel polityczny, tym lepiej nam się współpracuje, czyli handel się kręci sam, współprawem wymiana młodzieży, współpraca takiej płaszczyźnie kulturowej, tak, no to wszystko można w zasadzie powiedzieć, że się bez zarzutu, ma żadnych konfliktów, problemów. Im bardziej wchodzimy oczywiście na poziom polityczny, tym jest trudniej. Czy są pola, których potencjalnie oczywiście takich współpracy jest wiele. Tyle, że kiedy dochodzi jakby do ich praktycznej realizacji, no to zderzamy się z różnicą interesów, która zawsze była, ale która przez długi czas była przykrywana tym, co się nazywa kiczem pojednania. Tak? W związku z tym nie dostrzegaliśmy tej różnicy interesów, po prostu my byliśmy dużo słabsi od Niemców i politycznie, gospodarczo, byliśmy bankrutem w 90 roku, no i oni nam pewne rzeczy narzucili i nie byliśmy w stanie tam na to nic poradzić, ale za to zostało to wszystko się zalane takim kiczem, tak, że się kochamy, że wciągamy w siebie ręce, że jest przyjaźń, miłość, zadośćuczynienie, do dzisiaj nie otrzymaliśmy. Ale zostało tym przykryte i całe to różnica jakby interesów tego. No, powiedzmy sobie szczerze, no, mamy z Niemcami różnice interesów w wielu dziedzinach, więc te, w której jesteśmy w stanie ze sobą współpracować, jest tam, gdzie mamy zbieżność interesów. I teraz można się zastanowić, co to jest, tak? W czym mamy zbieżność interesów. Czyli na przykład możemy współpracować i współpracujemy w takich dziedzinach jak zwalczanie terroryzmu, tak? Znajdzie pan wiele takich płaszczyzn, gdzie można rzeczywiście współpracować i gdzie ta współpraca ma miejsce. Możemy potencjalnie, teraz się to otworzyło okienko, współpracować tak w kwestii
dywersyfikacji, tak, dostaw, tak, nośników energii, żeby się od tych ruskich już odczepili na dobre, co mi pan, zresztą ten pan z MSZ-u właśnie bardzo, bardzo sprzedawał jako taką potencjalną możliwość. Przez wiele lat przedyskutowałam na wielu forach polsko-niemieckich innych właśnie możliwości potencjalnej współpracy, choć kończyło się zawsze kłótnią, która zawsze właśnie sprowadzała się do Nord Streamu, do polityki niemieckiej w Europie, gdzie po prostu dochodziliśmy do ściany i myśmy mówili, że ten Nord Stream to nie, a pan krzyczał Niemiec, że rura już leży na róg i co nam zrobicie. Bardzo trudno mi jest po tylu latach teraz wnieść się na poziom, co możemy wspólnie robić. Myślę, że to też jakby nie jest moje zadanie, żeby się nad tym zastanawiać. To się samo robi, ale wydaje mi się, że to, no, to pozostaje kwestią otwartą. Zresztą tam, gdzie mamy, a to się zdarzało w przeszłości, gdzie mamy jakieś wspólne interesy, to rzeczywiście współpracujemy. No ale wie pan, no, mamy takie doświadczenia od czasu, kiedy zaczęliśmy wyraźnie artykułować nasze interesy, no że one są w jakiś sposób blokowane. No, mieliśmy ustawę, tę regulację unijną, czyli mieliśmy tę o pracownikach delegowanych, tak, która uderzyła mocno w polski, tak, sektor też transportowy. Potem mieliśmy ten pakiet mobilności. Za każdym razem kończy się na tym, że w jakiś sposób Niemcy realizują swoje interesy. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie się przebić z naszymi. Albo realizują interesy Francji w ramach jakiegoś tam, powiedzmy, handlu, tak, który się odbywa, bo to były raczej interesy Francji niż Niemiec w tym wypadku. No i dla nas się to źle kończy, więc gdzie możemy współpracować? No i my, tam, gdzie mamy wspólne interesy. A gdzie mamy wspólne interesy, to pozostaje do, myślę, prześwietlenia. Tam, gdzie nie ma polityki, jest ich najwięcej. Chciałem zapytać o Niemcy. Po pierwsze, jest pan jedną z niewielu specjalistek od Niemiec w Polsce, która nie jest proniemiecka. I niewątpliwie jest faktem, że Niemcy przez te 30 lat budowały swoje wpływy w Polsce bardzo różnymi narzędziami, czy narzędziami politycznymi, czy gospodarczymi, czy przez banki, czy chociażby przez te różne fundacje, takie jak chociażby te partyjne fundacje, Bola, Eberta i inne. Oczywiście prasę, telewizję, politykę. Czy pani zdaniem mamy dzisiaj, jakie mamy tak naprawdę narzędzia tego, żeby, czy też na przykład chociażby granty dla zdolnych studentów, którzy mogli wyjeżdżać do Niemiec i tam się uczyć o tym, że Niemcy są super i na interesie Polski jest właśnie, żeby być razem z Niemcami i potem mogli to powtarzać. Jakie mamy dzisiaj narzędzia tego, żeby te niemieckie wpływy realnie w jakiś kontrolowany sposób systematycznie zmniejszać w polskiej elicie, w polskim społeczeństwie, w momencie, w którym Niemcy pakowały tutaj przez 30 lat duże pieniądze, żeby te wpływy gospodarcze, polityczne bardzo budować? To jest pierwsze pytanie, które chciałem pani zadać, które wydaje mi się najważniejsze. No to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście często to wygląda tak, że jakiś młody człowiek jedzie na stypendium, tak, to jest mu oferowane gdzieś w Berlinie i wraca po roku i jest, no cóż, bardzo, bardzo lewicowo-liberalny, eurofilski. I to jest takie formatowanie rzeczywiście, jak się tam odbywa. Myślę, że że ten problem się rozwiąże wraz z wzrostem bogactwa w Polsce, dobrobytu, siły polskiej gospodarczej, politycznej. Troszeczkę to zjawisko zmaleje, gdzie zakompleksiony młody Polak jedzie do Niemiec i tam się dowiaduje, że słusznie jest zakompleksiony. Tak, to jest taki mechanizm. Ja pojechałam na szczęście do Niemiec mając 6 lat. Szybko się zorientowałam, że nic tam nie ma ze złota, więc tak w zasadzie nie ma powodu, żeby być zakompleksionym. Oni zapomnieli, że jestem Polką i tak się skończyło, że dzięki temu żadnych stypendiów takich nie zaliczyłem i zaliczyć nie muszę. Natomiast to się rozwiąże, po pierwsze ze względu na to, że jeżeli poprawi się nasze szkolnictwo, jeżeli to wzrośnie, tak, ten potencjał Polski, to się troszeczkę samo rozwiąże. A druga rzecz jest, myślę, że Niemcy też będą musieli przemyśleć swój właśnie sposób wpływania tutaj w Polsce, bo oni są na przykład bardzo zdziwieni teraz,
bo zupełnie się też nie spodziewali jakby polskiego stanowiska, tego jak rzeczywiście tak zaskoczył ich Mateusz Morawiecki pozytywnie. Oni są zaskoczeni, dlatego że oni mieli właśnie, jak pan opisał, taki zwyczaj, że oni sobie kształtowali tych Polaków, znających się na Niemcach, następnie organizowali spędy, na których zapraszali tylko tych Polaków, którzy sami sobie sformatowali i którzy im mówili to, co chcieli usłyszeć. Ale jeżeli będzie pan słuchał tylko tego, co chce pan usłyszeć, się pan prawdy nie dowie. Ani nie będzie miał pan żadnych naprawdę informacji na temat tego, co myślą ci Polacy rzeczywiście, albo co się dzieje w elitach politycznych, czy w elitach, tak powiedzmy, jaka jest rzeczywista debata w Polsce. I oni się sami zamykali na możliwość uzyskania takich informacji, bo to jakby nie ma sensu. Tak? Oczywiście można sobie zaprosić pana Krzemińskiego i wiadomo, co on powie. Tylko pytanie jest, co to ma do czynienia z rzeczywistością, co on powie. I to nie jest dobry model na to, żeby uzyskać informacje o danym kraju. I oni tak robili przez lata. Nie chcieli zapraszać nikogo z polskiej prawicy, bo oni będą im zadawali nieprzyjemne pytania, a tu oni nie chcą odpowiedzieć, albo uważają, że to jest poniżej ich, żeby na nie odpowiedzieć, bo nie łaska. Więc mi się wydaje, że to jest coś, co jednak się będzie musiało zmienić. Natomiast no nie powstrzymamy młodych Polaków od tego, żeby jeździli do Niemiec i tam korzystali z różnych stypendiów. Nie wiem, czy to jest możliwe, tak? Całkowicie. Nie, no oczywiście te think tanki były ich wpływy były budowane przez dekady. My mamy w Polsce duże zapóźnienie pod tym względem. Ile jest kłopotów chociażby z tym, jak jest w Polsce finansować think tanki? Wiele przecież ledwo zipie. W Niemczech to jest po prostu z budżetu finansowane, więc tu jest pytanie, czy Polska nie potrzebowałaby dokładnie takich samych struktur, czy to nie jest coś, co warto by naśladować, bo to jest bardzo skuteczne Niemców narzędzie wpływu, soft poweru i może powinniśmy się zastanowić nad tym, tak, czy nie zrobić to tak samo, ale oczywiście Niemcy są wiele mniej spolaryzowanym społeczeństwem niż Polska, to po prostu tego tematu, więc my się bardzo szybko zetkniemy z problemem, które to mają być think tanki. To nie tylko jest narracja niemiecka i pieniądze niemieckie, ale to są też wpływy niemieckie w Unii Europejskiej, czyli to jest duża część pieniędzy europejskich płynących z europejskich źródeł. Ale narracja jest bardzo podobna, ale jeśli nie taka sama. Także to jest multiplikowane nie tylko przez pracę niemieckich fundacji, ale przez całą pracę Unii. No, program Erasmus, którym właśnie wymienia się młodzież, która potem wraca lekko zindoktrynowana i jeszcze w dodatku dostająca tam stypendia lepsze niż tutaj. Tak, no to jest rzeczywistość, którą ja też o tym pisałem, że po prostu Niemcy z budżetu federalnego de facto przez te fundacje finansują sobie działania ośrodków, które potem właśnie walczą, jakieś fundacje najróżniejsze, które są przedstawiane jako niezależne NGOsy, które walczą z pisowskim rządem o prawa człowieka i tak dalej. Oni to po prostu finansują z budżetu federalnego i my im na to pozwalamy. Spotkałem się kiedyś z taką tezą w książce Piotra Burasa, czyli dziennikarza wyborczego, ale znającego się na Niemczech, o tym, że Niemcy mają, niemieckie społeczeństwo ma poczucie, że ta Unia to oni tylko na nią łożą i z tego powodu aż tak tego superpaństwa nie chcą. Czy pani, no trochę tak. Ale trochę to jest tak. Prawda, to jest prawda. Czy pani zdaniem, i tutaj też, czy pani zdaniem te niemieckie elity polityczne rzeczywiście nawet w takiej sprzyjającej okoliczności jak, no może pomijając wojnę, ale sprzyjającej okoliczności takich jak, że mają pewność, że kolejne 5 lat będzie Macron, a tutaj jednak Scholz też jest bardziej na lewo. Czy pani się spodziewa w ciągu tych najbliższych 3,5 roku jakiegoś realnego zwrotu w celu realizacji, pójścia krok dalej w integracji? To jest też poniekąd dla mnie pytanie o sam poziom niemieckiej klasy politycznej. Czy to są rzeczywiście z pani doświadczenia wieloletniego obcowania z nimi ludzie, którzy stawiają sobie jakieś takie strategiczne cele i próbują je realizować? Czy to są tylko tacy na niskim poziomie administratorzy, funkcjonariusze, którzy po prostu chcą sobie wygodnie żyć, a nie mają jakichś, nawet jeżeli ideologicznie byśmy się z nimi nie zgadzali, jakichś dalej zakrojonych celów i też jakiejś takiej, powiedzmy, kultury, ogłady, wiedzy? Tak, w umowie koalicyjnej jest oczywiście wzmianka o federalizacji, o pogłębieniu integracji europejskiej. Teraz, czy to jest ambasador Ukrainy w Niemczech, pan Andrzej Melnych nazwał to, jak on to określił, to nie jest Pismo Święte, tak powiedział o tej umowie koalicyjnej.
I w zależności, którego niemieckiego polityka się pyta, z koalicji oczywiście, to otrzymuje się bardzo różne odpowiedzi. No, dla zielonych jest to jednak coś, co chcą zrealizować naprawdę. Dla SPD jest to, no to są takie życzenia, jak powinno być, tak w idealnym świecie. I tu się oczywiście rodzi pytanie, co powinno być w umowie koalicyjnej. Czy powinno to być to, co nam się wydaje, że powinno istnieć w idealnym świecie, czy powinno jednak być jakiś konkretny program do realizacji w najbliższej, powiedzmy, 5-6 dekadzie, whatever. I tutaj widać, że opinie są dosyć rozbieżne w tej kwestii. Więc czy jest to Pismo Święte, czy nie jest to Pismo Święte, w każdym razie już widać pewne rysy, bo widać w tej dyskusji Scholza z Macronem. No. Macron powiedział tak, musimy otworzyć traktaty. Scholz nie musimy otwierać traktatu, to jest zupełnie niepotrzebne. To, co jesteśmy w stanie zrobić teraz, to jest kwestia głosowania większością kwalifikowaną w Radzie Europejskiej, tak powiedział Scholz. Czyli widać, że będzie to raczej taka polityka małych kroków ze strony Niemiec, czyli Niemcy są raczej za tym, żeby zacząć od tego, co jest drobne i możliwe do realizacji, licząc na to, że opór tutaj będzie niewielki. No bo zostało pismo wystosowane przez 13 państw, że się na otwarcie traktatów nie godzą. To otwarcie traktatów jest zawsze ryzykowne, za tym idą referenda, nigdy nie wiadomo, co z tego wyjdzie, więc to jest w ogóle bardzo ryzykowne, więc to Niemcy tego nie chcą. Ale absolutnie tak, myślę, że będzie dążenie do tego i tutaj rzeczywiście katalizatorem jest ta wojna na Ukrainie, że to zrodziło w tych europejskich elitach, także w Berlinie takie przekonanie, że musi wreszcie powstać coś takiego jak wspólna europejska polityka zagraniczna, która przecież wiadomo w praktyce będzie polegała na tym, że kto będzie silniejszy, ten będzie decydował, w którym kierunku ta polityka pójdzie. I to jest myślę coś, gdzie rzeczywiście jest zgoda między Paryżem a Berlinem. Moim zdaniem co do reszty nie ma zasadniczo. Niemcy nie chcą Europy dwóch prędkości, ani różnych prędkości. Dlatego, że Europa różnych prędkości jest dla Niemiec niekorzystna. Niemiec korzystna jest Europa 27 państw, którym które w równym stopniu uczestniczą w procesach politycznych i którym w związku z tym w równym stopniu można sprzedawać lodówki, samochody, traktory, grabie, firanki i wszystko inne, co niemiecki przemysł produkuje. Po prostu. I ta Europa taka, która się trzyma właśnie 27 państw, jest 8, to jest to, co jest korzystne z punktu widzenia Niemiec. Pani kanclerz to chyba nawet otwarcie mówi, pod tym względem niewiele się zmieniło. Oczywiście jest kwestia uwspólnotowienia długu, tego, co chcą państwa południa, przede wszystkim Francja, która jest przywódcą państw południa teraz. I tutaj ewentualnie też mogą się pojawić jakieś, ale nie bez powodu Christian Lindner z FDP został ministrem finansów, żeby pilnować, żeby tego nie było. Więc nawet jeśli Olaf Scholz w warstwie deklaracyjnej będzie składał różne obietnice prezydentowi Macronowi, to Christian Lindner na to się nie zgodzi, nie na to pieniędzy. I czy niemieccy politycy są wizjonerami? Nie, zasadniczo nie. Niemieccy politycy nie są wizjonerami, co oczywiście wynika z kultury politycznej jako takiej. Niemcy są społeczeństwem konsensusu zasadniczo. Konsensus słabo się nadaje do rodzenia wielkich idei politycznych, przewrotowych. Po prostu nie ma debaty. Jeżeli nie ma debaty, bez debaty żadne wielkie idee się nie zrodzą zasadniczo. Oni debatują o takich rzeczach jak, nie wiem, mamy wysłać 42 mardery, czemu nie 38, czemu 37, dlaczego w lewym brakuje prawego pedału i tak dalej. To jest debata publiczna. Gdzieś tam marginesie, jakiś tam działu kultury, Frankfurter Allgemeine Zeitung, tam zobaczy pan prawdziwą debatę intelektualną. Tam jest na przykład, czy Niemcy znowu nie są w stanie wpasować się w ład światowy. Ostatnie dwa razy się to źle skończyło i potem 80 artykułów, wszyscy intelektualiści się wypowiedzieli. Tam się toczy debata. W Bundestagu się toczy debata, dlaczego w marderze nie działa prawy pedał. I to jest wynik zasadniczo konsensusu. Czyli tego, że różnice między partiami się zatarły,
Podstawowy konsensus jest taki, że Niemcy są stabilnym, pokojowym państwem dobrobytu i to jest nienaruszalne. Nie ma siły politycznej w Niemczech, by się z tym nie zgadzała. To jest fundament, on jest trwały. I cała reszta to są ozdobniki. Wiadomo, że Niemcy są otwarte, tolerancyjne, postępowe, nowoczesne, moralne, pełne dobrobytu i bogactwa. I tego się trzymajmy. I wszystko, cała debata toczy się w obrębie tych bardzo wąskich ram. Jak pojawiła się AfD, to się pojawiły rysy w tych ramach, bardzo wyraźne. I szybko zostało to spacyfikowane i dzisiaj w zasadzie AfD no już jest, AfD sama się rozszarpała na kawałki za pomocą oczywiście prawdopodobnie, bo tego oczywiście nie wiemy do końca, ale że była tam Urząd Ochrony Konstytucji, tak jak kontrwywiad prawdopodobnie rozpracował to stowarzystwo, tak, że zostały tam autentycznie same naziolki, ale już takie, że po prostu można zemdleć z wrażenia, jak się ich słucha. To już nawet jak na NPD, to już jest nawet gorzej niż w NPD. I tylko to zostało w AfD. Czyli potencjał wyborczy zmalał, tak? To jest 10%, potem będzie 8%, będzie 5%, AfD po prostu zniknie sama z siebie. Tak, NPD chcieli zdelegalizować 3 razy, ale nie mogli, ponieważ z wyjątkiem 2 osób wszyscy byli informatorami Urzędu Ochrony Konstytucji. I Trybunał Konstytucyjny powiedział, nie można delegalizować organizacji składającej się wyłącznie z wywiadu. Dziękuję bardzo.